Zakończenie Ewangelii według świętego Marka. Aż był świadkiem zmartwychwstania i w niebostąpienie. W niebostąpienie razem ze zmartwychwstaniem mówi nam o zwycięstwie Jezusa nad grzechem, szatanem i śmiercią. Miłość zwycięża grzech, zwycięża śmierć. Siła życia, potęga życia Chrystusowego jest tak niezwykła, że potrafi zwyciężyć. Jakie cenie te trąbki? 6 zł. O, tu jest ładnie. Po prostu tam skarbnika. Nie ma sprawy. Prosimy po prostu coś tam dla tych dzieci, którzy będą chorzy, proszę uprzejmie, można sobie wybrać. Podobne są, ale można wybrać. No nie za bardzo. Thank you.
co może? Dobra, dobra. Będzie się będzie chce, tak? Oj, będziemy się bawić z dziećmi. Prowadzimy zabawę smutną animacyjną. Będą zabawy średniowieczne, rzutce wolną do koszyków. Będziemy bawić się. Ale to będzie za cinkiem. Ty, ale gdzie ty masz taki długi? Workami będzie bitwa ślepców. Mam nadzieję, że tutaj dzieci nas chętnie przyjdą. A skąd pani przyjechała? No. Z Inwałdu. Inwałdu, bardzo mi miło. Wiadomości powiatowe. Czy pani pracuje na co dzień z dziećmi? Jak najbardziej. Jestem animatorem czasu wolnego w Parku Rozrywki w Inwałdzie. O, bardzo mi miło. Poznaję postroju nawet chyba. Jak najbardziej. Tam wszyscy chodzą tak przebrani. Prowadzimy warsztaty, zabawy, uczymy tkactwa, garcarstwa, spędzenia obrazów w średniowiecznej warowni. Do parku mnie to oczywiście zapraszamy. Mnóstwo różnych atrakcji, karuzeli. Można pooglądać miniatury, zobaczyć jak to dawniej wygląda. Na przykład pracę Świętego Piotra w pomniejszeniu. Zapraszamy. Nie, to weźcie ten agregat, nadmuchujcie się, tam chce gdzieś do gniazda wsadźcie w auli. Ale wszystko co? Tutaj na kocie sobie usiądź temu właśnie. Niektórzy zdążyli przyjść, prawda? Na dwa to. Pani organizatorowi, co to było? Jest pana to orkiestra Tęgarni. Tutaj jest, jakby ktoś nie wiedział, on pan woźny para do Polski. Jest sław. Dzięki niemu nie było tyle kroku. Załączył to. Pani Alego, że będą w nowinach. Na YouTubie będzie stary. Panie Robercie, no gramy tam bardzo proszę, bo no nie kombinuję tych... Te... Jaki tytuł ten utwór, który Żar napisał i byście zagrali teraz? Auf zum Haus. Słyszeliście o czymś takim? Hans? Tanz. Rezultacja to była, lecz to było Żara. Gdzie pana można spotkać? Tylko Winizo, nowa. A co się stało ze starą? Do parku miniatur i do Winizo. A stara już zakończyła działalność? Nie, również jeździ, bo to jest wyjazdowa, tam daje się na miejscu. Gratulujemy. Thank you.
internetowej, wystarczy wpisać Orkiestra Andrychów, także na pewno coś się znajdzie na nasz temat. Tam też kontakt, kontakt do siedzi z dyrygentem i tak dalej. Także to, co się dzieje wokół orkiestry na bieżąco, jest, jest galerii zdjęć i tak dalej, także bardzo zapraszamy. Także na... Koników dzisiaj? Bardzo, bardzo. Jak mają na imię koniki? Bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie, za pomoc finansową. Proszę bardzo, Parafiada 2015, Stanica Huczu. Dla uczestników turnieju. Uwaga. Raz. Proszę Państwa, mocne brawa teraz. Widzieliście, co potrafią, tego nawet kierownik nie przewidział. Proszę Państwa, utwór był dedykowany dla Pana kierownika, a my dośpiewamy resztę od zespołu, czyli niech się wdzięczy. Pytanie jest takie, czy ksiądz Pomoc jest zadowolony z dotychczasowego przebiegu tegorocznej Święta Maciejowego? Myślę, że ten czwarty tegoroczny, powiedzmy, to Święta Maciejowe jest pełne radości, jak widzimy, dzięki daru pogody, bo to widzę jest jednak podstawą, bo przez te 3 lata ciągle ta pogoda była chłodno i wilgotno. Dziś mamy chyba wymarzoną pogodę, bo nie za gorąco, a jednocześnie no, ta ilość ludzi, która wypełniła ten plac, te wszystkie zabawy są ubogacenie. Niewiarygodna ilość dzieci. Tak, niewiarygodna ilość dzieci, bo każdy coś dla siebie znajdzie, bo tych ponad 15 jest różnych imprez, nie dla dzieci przygotowanych, także to jest plus. I tak ubogacił nas dziś ten no, park miniatur, nie? To jest, bo to jest tak, nie? Inwał. Tak. Mamy bilety od nich, wspaniale. Bardzo dobrze dopisali wszyscy sponsorzy, nie? Więc my ponad 500 nagród rozdamy. To główna nagroda to rower. Za 1000 zł. Górski, wspaniały. No, także pozdrawiamy wszystkich. Dziękujemy w imieniu Wiadomości Powiatowej. Kuszna Szczęka, Ola i nagrodzi. Nie, nie, proszę księdza. Thank you.
ręki, czyimś ruchem poruszani, dla uciech malutkich. Wszystko z drewna, więc drewniane życie, wciąż niepewna w życiu do lasa, a piosenka, którą tu słyszycie, z drewnianej duszy marionetki łka. Ciemną noc czarną, a czasem pochmurną, ułani znów siądą na koniec. Hej, 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 ułani znów siądą na koniec. Super! Halo, o przepraszam, ale się pan jest. Mama tam stoi. No to nie, ty chcesz. Dawaj, dawaj, bracie, pory miałem. Dobrze, dobrze, jedziemy, jedziemy. Norbert, dzieci, siadaj. Dajesz, 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 szybciutko. Byli to zawodnicy w różnym wieku, natomiast poziom był bardzo wysoki. Bardzo serdecznie zapraszam księdza dziekana, który w sumie... Mamy księdza proboszcza tutaj konstany? Mamy oczywiście, że tak. I zapraszam serdecznie trzech najlepszych zawodników, pana Pawła Trofima, pana Adriana Płonkę i pana Jasia Ścigę. Teraz zaśpiewa nam Hello World, tak? Zgadza się, co to znaczy? Przetłumacz to na nasze. Witaj świecie. Witaj świecie. Gabrysia, czy ty na co dzień mieszkasz na Księżycu? Nie. Nie? Dlaczego śpiewasz tę piosenkę akurat? Bo bardzo mi się spodobała. Bliżej, bliżej musisz. Bo bardzo mi się spodobała. Dobrze, sprawdzimy, a potem opowiesz co szczególnie. Czy wiesz, co śpiewasz? Tak. Tak? Dobra. Gabrysia, proszę bardzo, z klasy której? Czwartej. Też czwarta klasa, tak jak Ola. A wyście nie są rodzina? Nie. Dobrze, bo widzę, bo nie masz drutów na zębach. No. Możemy. Momencik. Bo wiadomo, tak jak każdy laptop, 7 razy się zawiesi. Mogę usłyszeć? Święto Maciejowe.
No tak. Więc pierwszy raz jest a dziś bez występu. Pani Wiktorii. Ale się najbardziej występuje. Siostra będzie występować, córka się. No właśnie, nie jestem, ale muszę. Skąd będę no proszę. Ksiądz proboszcz ma publiczność tutaj. Aha.